Daj nam, Boże, przez to misterium wina i wody uczestniczyć w bóstwie Chrystusa, który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. To wezwanie wskazuje na wielką prawdę, którą my, katolicy, wyznajemy. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kiedy sięgamy do Słowa Bożego, przypadającego na piątą niedzielę Wielkiego Postu, spotykamy się w księdze proroka Ezechiela z obietnicą Boga. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Tak wielki cud może dokonać tylko Bóg. Kiedy wsłuchujemy się w Ewangelię Świętą, słyszymy, że Jezus dokonywał niezwykłe cuda. I te cuda wskazywały na to, że On jest Bogiem. Kiedy wygłaszał przepiękną naukę, słuchacze byli zachwyceni i mieli wrażenie, że wsłuchują się w słowa niezwykłego proroka, niezwykłego nauczyciela. To była boska nauka. Ale ten Jezus pokazał swoim uczniom, że jest głodny. Czyli sięgał do pokarmu, do którego my sięgamy. Jezus Chrystus rozradował się, gdy usłyszał, że apostołowie osiągnęli wspaniałe owoce swojej pracy ewangelizacyjnej. I wypowiedział słowa: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Ta piękna modlitwa zdaje się zamykać w sobie i prawdziwe bóstwo, i prawdziwe człowieczeństwo, jakie wypływało z serca Jezusa Chrystusa. Ewangelia Święta, przypadająca na tę niedzielę, pokazuje nam Jezusa, który idzie do domu Łazarza, swojego przyjaciela. Dowiaduje się, że niestety, ale choroba Łazarza doprowadziła do śmierci. Gdy pytał Jezus, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. I mówi Ewangelia Święta, Jezus zapłakał. Czyż On jako Bóg nie wiedział, co za chwileczkę dokona się? Jezus poprzez swój płacz pokazuje nam, że jest prawdziwym człowiekiem. Jest również kolejne wydarzenie w Piśmie Świętym, które pokazuje Jezusa bardzo wzruszonego, płaczącego. Ogląda Jerozolimę i mówi: Jeruzalem, Jeruzalem, tyle razy posyłałem do ciebie proroków. Nie zostanie po tobie kamień na kamieniu, bo nie rozeznałaś czasu swojego nawiedzenia. Rozważamy w tym czasie mękę Jezusową.
I pewno ten znak Jezusa Frasobliwego pomoże nam również w tej refleksji. Jezus wchodzi do ogrodu oliwnego, pada na ziemię i płacze. Woła do Boga Ojca, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich cierpienia. A przecież Jezus wiedział, że przyszedł na tę ziemię, aby zbawić człowieka. Pojawia się przed nami prawdziwy człowiek. To jest nam potrzebne w tych ostatnich 2 tygodniach Wielkiego Postu, abyśmy zrozumieli, że Jezus naprawdę bardzo cierpiał, że Jezus przeżywał po ludzku ogromne bóle i miał świadomość, że niestety, ale natura ludzka jest skażona grzechem i on jako prawdziwy człowiek przyjmuje wolę Boga Ojca po to, aby nas wszystkich zbawić. Kiedy przyjmujemy Pana Jezusa pod postacią chleba, kapłan ma to szczęście przyjmować pod postacią wina, krew pańską. Uświadamiamy sobie, jak daleko wyszedł ku nam Jezus Chrystus, żeby nam dać zbawienie. Wpatrujemy się w tych dniach w Jego cierpienie. Cierpienie prawdziwego człowieka, ale również staje przed nami Jezus Chrystus jako prawdziwy Bóg. I wtedy koniecznie musi zaistnieć w nas wołanie: Jezu Chryste, nikt tak na ziemi nie poświęcił się, nie oddał się dla zbawienia człowieka jak Ty. Ty jesteś Zbawicielem świata. Ty jesteś jedynym Chrystusem, który w miłości do człowieka oddał całkowicie samego siebie. I chcę, aby ten człowiek dostał się do nieba. Bądź za to, Panie, pochwalony.